Cześć, siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Cytruzem, jest Światek 6. I no, witam was. I, że tak powiem, przywitamy się z wami. Witamy się teraz, że tak powiem, na odległość, bo robota jest. No jest robota. Normalnie jest co ręce włożyć, oprócz gaci. I powiem wam, że zasuwamy, no. Znaczy w gacie też jest, można włożyć. Oprócz. No, ale nie mamy na to czasu. No, no nie ma, bo to dwie ręce zajęte, no to... Aczkolwiek pamiętasz odcinek z przyjacielskiej krainy, odsyłamy na kanał Cytrus & Światek 6 Single, gdzie w którymś tam jak budowaliśmy... Stream, sorki. Jak żeśmy nagrywali w przyjacielską krainę, czyli z Minecrafta serię, w którymś odcinku Światkowi ręka ścierpła. I później to już sobie, jak chcecie, to sobie po prostu znajdźcie ten odcinek i pooglądajcie. I na pewno się ubawicie po same pachy. Obejrzyjcie sobie całą serię najlepiej. Najlepiej, no pewnie sobie ci tak po odcinkach skakać. Od razu no włączcie sobie jeden, no i tam tego. Dużo do oglądania nie macie, bo nie wiem czy tam z 10 odcinków jest, ale... Nie no, chyba no. Jest. Nie, chyba no. Jest, gdzieś z 15 może być. Nie wiem, nawet zobaczyć za chwilę. A zobacz jak możesz, co to, żeby tutaj nie było, że nie wiemy, że tak powiem, co żeśmy już wyprodukowali. Tak naprawdę to nie wiemy. Swoich odcinków żeśmy raczej tak nie oglądamy, także... Dobra. I kto by miał na to czas i ochotę? No mówisz. Śmiało, 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 no co tu byś kłamał. A, dobra, przyjacielska kraina 25. No dobra. No widzisz, 10 plus 15 równa się 25. Nie. Jak to jest porównane? Zdublowałem. A, bo one są nie, bo one są nie po kolei. To powiedz mi ile jest. 16. Później jest 22 w playliście. Ale też się jak jest 25, tak? No, 25 filmów w playliście. No jest. I tu elegancko. Elegancko. Także no zapraszam też tam do oglądania, bo naprawdę na trzy kanały lecimy. Zresztą, jeśli ktoś nie wie o tych wszystkich trzech kanałach, to dokończcie, że tak powiem, oglądać ten odcinek, a na pewno się dowiecie, co i jak. Jakie mamy kanały i możecie... Znaczy, o tak, 22 zwykłe odcinki plus 3 twoje te... A, te z jaskiniami, no. Bo to tak to było. Także macie co nas oglądać. No macie, no. A już 80%... Nie czarujmy się, na głównym kanale mamy chyba ze 620 filmów. Także jest to do oglądania. Na streamie chyba ze 130 będzie, na singlu 17. 620, czy ile tam filmów, już nam wam nawet mówię. Światuś, powiedz co z Watch Dogsem i tak dalej, bo ludzie na single czekają. A ja wiem, dzisiaj opublikuję, na którą bo to w ogóle miałem. Ty jesteś... Tak, nawet nie pamiętam. Ty jesteś środa? To na 19. Ja już formułę dałem. Na 17 będzie. Dobra, ja chciałem zobaczyć ilość filmów na singlu. Tak. 17 singlu, chyba, tak? Albo 18. Na głównym to zobacz. Video. Gdzie ty to szukasz? Nie możesz pisać wyszukiwanie YouTube'a Cytrus i tam będziesz miał wszystko? 629. No. Daj. Ale na publiku ile jest? W tym momencie, że tak powiem, jak my teraz to nagrywamy? Na publiku jest o raz, dwa, trzy mniej. Sporo. Tak? Jej, jak to fajnie wygląda, patrzcie, zboże. Normalnie, coś dobrze, pięknego. Tak. Ale jak, kurczę, bo to też był chyba kiedyś mod, że właśnie... Słyszysz, Światuś? To też był chyba mod, że... Ale przyspieszyłem, kurczę, się aż przestraszyłem. Że właśnie żniwiarka praśnie, czyli wiesz, najpierw zaczesuje do środka, powiedzmy, znaczy tymi ząbkami, wiesz, tak, do tej tej żniwiarki w sumie zaczesuje zboże i potem je tam muci, nie? Bo chyba w 13 to dotknąłeś tylko zboża i to znikało po prostu. A ty... Tak, znikało, no. A to ja to już pokazywałem, ale nie wiem, czy mówiłem o ale tym. Ale to fajne. Pamiętam, że było wow, jak kiedyś żeśmy grali chyba drugi sezon, no i dobrze pamiętam, z 13 na tym Belgikę, Profonde, czy tam Luxmap, coś tam, nie? No, Belgikę, Profonde. I ten, żeśmy się jarali, jak to fajnie sieczka. W sensie, że ta maszyna do sieczki, że tak powiem, zabije te łodygi i kukurydzy i ten. No to człowiek się tak jarał, ja taki realizm. A teraz proszę bardzo.
wiecie co, zatrudnimy na chwileczkę dosłownie pracownika i pokażę wam, jak to fajnie wygląda, jak tutaj ogarnia się zboże u nas w baku. Dobra, popatrzyli? Okej. Okay. Już przez kuczwek zrobił omijaka. Co tak stukasz, Światuś? Piszę do Pawła, bo pewien jakby mini problem się pojawił, okay. ale to spokojnie. To nie wtrącamy się w LS-a z tą sprawą, także no nalajcie. Znaczy jest z LS-em związany w sumie po odcinku z LS-a, ale spokojnie. Dobra. Mogę się domyślić, co to było, ale to nie jest ważne. Pewna informacja, która się wyświetliła pod filmem. Dobra. Później mi powiesz, powiedz na kajanie. Myślasz, może nie. Czekaj. Ale Świat, przydajże jakiś temat. Ja zrobiłem i tutaj. Już ci podaję temat. Szukam jakiegoś komentarza. Tak. Mieliśmy nagrywać filmy do 30 minut, wychodzą na 32, zawsze coś tam z resztką do góry. Ale no cóż. No cóż, u nas. Ale tak zawsze było. U nas zawsze jest górna, aż tak u nas jest, powiedzmy, nie wiem, dodatek, że tak powiem. Nigdy dolnej granicy się nie trzymamy. Nadmiar, tak. Jezu. No. A w ogóle nie wiem, widziałeś ostatnio w historii na naszym kanale jakby, w filmach oglądanych, kanał, gdzie tam typek gotuje i tak dalej. To jest Szwed, który mówi po polsku, tak jakby uczy się dopiero, no ale mówi i gotuje, nie? To znaczy głównie polskie dania gotuje, nie? I na przykład tytuł filmu Migos, który cię w kosmos, nie? I taka beka jak to gotuje, że to jest baba mała, nie? Znaczy, może nie tyle to co robi, bo robi to tak w miarę jak powinien. Znaczy, wiadomo, każdy Polak ma jakieś tam sposób na dotowanie Bigosu czy czegokolwiek, ale... Ale po prostu chodzi o sam komentarz, jak on to komentuje. Specyficzny gościu na pewno. To jest taka niesamowita beka, że... No, ja wczoraj oglądałem to, po prostu leżałem i płakałem momentami. Spoko. Ale masakra. No, obcokrajowcy tak dosyć zależy też skąd są, nie? Ale mają specyficzny taki akcent, jak chcą po polsku coś powiedzieć. Akcentem za tego, no, ale masakra po prostu. A co obejrzę może? W wolnych chwilach? Bo nie wiem, o czym mówisz, ale zapowiada się fajnie. No i wracając, bo do tego, co miałem jeszcze powiedzieć przed tym, jak żeś zaczął ten temat z kucharzem, to pamiętasz, kurczwele, kiedyś, na sam początek, jak jeszcze człowiek leciał chyba na starych komputerach, nie o to chodzi. Jak żeśmy kiedyś chcieli zrobić te wszystkie eventy, znaczy nie eventy, tylko dodatki, specjale z LS-a i żeśmy któryś dzień nagrali chyba normalnie z 5-6 godzin LS-a, że wyszedł teraz ten specjal dwugodzinny z 13 to było pierwszy sezon i później jakieś tam wyszły takie po 50 minut i człowiek jak nie zaczął się tak z rana, to z jakimiś tam przerwami na obiad, potem po podwieczorku na kolację, żeśmy musieli, pamiętam, nawet gdzieś na godzinkę wyjść normalnie na dwór poddychać, bo człowiek normalnie wtedy, a wiadomo, były święta, na świętach każdy coś innego chciał robić, a że żeśmy widzieli, że LS się fajnie przyjął, to chcieliśmy, że tak powiem, nie przestawać i dokręcaliśmy tą śrubę, że tak powiem. To wtedy się skończyło tym, żeśmy do nowego roku kurowali gardła, bo po prostu zabrakło, no. A człowiek nie ma jeszcze tych dobrych mikrofonów, to dar pyska. Ja pamiętam ten swój mikrofon z Manhattanu. Dzisiaj może wartość by była 3 złote. Zabytek, tak? Bardziej jako już zabytek. Powiem ci, że ta... W ogóle, jak to kiedyś było, kiedyś się to nagrało przez Mixer, tylko się konwertowało. Kurczę, to musiało być wszystko perfekcyjnie równe. Ale to... Ja ci powiem, jak się te radio nagrywało, ty. Ja cię... Głośnik? Wyobraźcie sobie takie coś. Głośnik wiadomo koło monitora, tak? Ty siedzisz, głośnik jest koło, mikrofon może ci jak z 15-10 cm, 10 cm od
głośnika, ty musisz mieć gdzieś tak, mówię o swoim teraz przypadku, buzię po prostu, żebyś mówił też gdzieś tak do 15-20 cm, no wiadomo. I nie daj, że dostajesz garba. Nie daj, że się wtedy normalnie, nie wiedział, jak się to nagrywać od głośników. Nie dało się i regulowało się, proszę ja was, głośnikiem. I taka to była masakra. No, ale powiem, że nawet nie pozwalano, tak, na jakieś tam, nie było takich dobrych programów do edycji wideo, a na pewno nie na nasze kompy. jak nam konwertowanie tyle zajmowało czasu. I mówiąc o tym, że nie wiem, jakieś marzenie, że powiem, wgrać logo albo coś. Ja pamiętam na swoim komputerze nasze kiedyś intro, któreśmy robili gdzieś ze 3 godziny, intro 50-sekundowe, człowiek nie obczaja wtedy Vegasa. Chodzi mi tu teraz o intro do RS-a 2011, coś kiedyś do mnie przecież my to robili, bite 3 godziny około i to 3 godziny sam montaż. I później co się przybieraliśmy, co dostaliśmy za tego, za nie szóstki, tak? Na technice, coś takiego. Tak, 3 godziny montaż był, bo człowiek już nie ogarnął i to 3 godziny, nie licząc nagrywania scen. Bo nagrywania sceny były nagrywane przed. Tak. I powiem wam, nic człowiek nie wiedział. Potem sam rendering bodajże chyba trwał normalnie 7-8 minut odcinka 50-sekundowego. Wyobraźcie sobie filmiku. Wyobraźcie sobie, żeby on jeszcze miał jakieś bajery. No miał coś tamtego, ale tak. Człowiek nie myślał wtedy, żeby normalnie obrabiać filmy w Sony Vegas. Wszystko było format factory kompletowane. Jak wyszło? I potem przez Boilsoft coś tam wideo, coś dało te intro do odcinka. No jak wiesz, to nam ten flash na Combine, pamiętasz? O ciepie, ale to było normalnie. Człowiek się jarał, jakie przejście normalnie, idzie i taki slash, taki Combine normalnie. Nie, slash tylko flash, sorry. Slash to jest gitarzysta z Guns N' Roses. Ja wszystko zasypałem, wiesz, ale to słyszałem przed chwilą, teraz na 30% mam. Po co ja ten Combine chowałem? A ty już tam skończyłeś rzepak? Tak. Ale Światek, ty już skończyłeś rzepak? To ja mogę tak? Tutaj pojechać... A wiesz, bo tutaj na 2 pola to przyspiesz czas, znaczy, ileś ja tam jęczmień dokończ, bo tam jeszcze pasek jęczmienia został. Nie mogę. Możesz, bo ci wszystko daje pozwolenie. No. Nie? Spoko. Nie chcę jęczmień tam. Ja jeszcze. Także co to nie było, kurczę felek, 60 fpsów jak się pokazało, normalnie cud, się nagrywało w 30-40, zdało jak się w niebo popatrzyło w 11. A już wtedy Bremu i tak dalej jarali się, że mieli, Bremu przede wszystkim jarał się, że miał 200 tam kilkadziesiąt fpsów w Minecrafcie, nie? A my żeśmy zaczynali dosłownie od zera. Kompy się paliły, jak się chciało w Sony Vegas coś tego ogarnąć. Także no mówię, samo konwertowanie trwało tyle, że żeśmy spokojnie to nagrali, szli na dwór pokopać piłkę i film się robił i najczęściej się przychodziło i był gotowy. A wiadomo, kiedyś się wychodziło na dwór, nie tak jak dzisiaj na pół godziny albo gdzieś z psem, tylko wtedy jak się poszło to na pół popołudnia. Także no, to były inne czasy, kurczę, to było inne. Kto wtedy myślał o jakichś kamerkach internetowych, ja pierdykam. Wszystko to było zupełnie co innego, klawiatury białe. Znaczy powiem ci tak, prawdopodobnie wartość sprzętu na tamten moment to wartość, co był warty nasz sprzęt, to przewyższał sam sprzęt, który dostaliśmy później od Rokata. No tak. No bez hitu. Te sprzęty od Rokata były droższe od naszego wszystkiego, że powiem, dotychczasowego, tamtego. Dokładnie, ale jeśli mam być szczery, no sorry, jeśli mam być szczery, to ja bym nigdy nie dał tyle za klawę, jak do Orokata mówię teraz. No, kurczę. No nie. To tam jest ciekawe, to zapraszam też do unboxingu u nas na kanale z Rokatem i tam macie wszystko pokazane, co nam dali, co za ile, jakie sterowniki i tak dalej, więc my wam tutaj nie będziemy zaczynać cenami, ale mamy do dzisiaj, no. Trzymają się. Czy teraz mówi, że u niego się coś wyciera? I ten, myszka XTD, powiem ci, że końcówka tutaj, jak jest pysk tego tygrysa, co to jest, tego kota, to mi się troszeczkę wytarła, ale możliwe też dlatego, że jak to się nazywa?
Nie rękawiczka, tylko... Zaczęło się o tym, że koszulę jakoś... miałem koszulę, nie? I założono. Możesz i pociągnąłem podać. I pociągnąłem przed ciebie guzikiem metalowym. I tu poszło takie jakby dwie ryski, nie? No bo guzik to tam ku... I później wiadomo, ręka czasami spocona czy coś. Straciła się straciła odporność. Tak, i później to już... Ale działa, no nie chodzi mi tutaj o wizualność, ale samo czujność, no. Czułość działa jak najbardziej. Nie, ja ci powiem, że ja mam ten sprzęt i jeśli chodzi o klawiaturę czy o myszkę, to jeszcze nic mi się nie wydało. No widzisz. Ani nie zarysowany, ani nic, więc naprawdę... Ja bym chciał sprzedać, to bym mógł sprzedawać nawet jako nowe. Jeszcze z podpisem. Tak. No mówię, no chyba, że jakbym odkleił naklejkę Div Move'a, no to wtedy by były ślady no użytkowania. No takie. Ale tak, to jest gitara. To jest. Powiem ci, że jeszcze jeden ten odcinek, co raz nagramy. Zaraz posprzedajemy te. Mamy... I w przyszłym odcinku będzie mycie. Znowu. Super. Dobra. Mamy 14 ton rzepaku, więc i tak byśmy, nawet jakbyśmy to sprzedali, no, tak trzeba jeszcze raz zasiać. Dobra, Swiatek. To czekaj, to może kultywator już... No możesz tutaj u mnie puścić. Na 24, bo ja już tutaj skończyłem. Kłasić. To puszczę tam Ursusa, żeby on tam... Bo czekaj, gdzie jest ten... Wybierz ten w szopie tam troszeczkę wyżej niż te mycie tam tych maszyn, żeś odstawił. Tam gdzie półki i tak dalej. Dobra, tam jest strzepnik. No tak mi się wydaje, że się chyba tam dało. A jest, dobra, ja go sam odstawiałem, bo ja pomyliłem go z siewnikiem. Kurczę, największy nie kombajn, tylko kultywator pomylić z siewnikiem. Józek! Nie, on... Ale normalnie wstyd. Cała przepa już zapełniona, a mi w kombajnie tylko stało 124 kg. I muszę jeszcze raz. Ale powiem ci, że jeszcze zanim zatankujemy w benzynę, paliwo, na jakiś tam maszyn, troszeczkę minie. Troszeczkę to jednak minie. No, na pewno. Chodź tu. No, na stygrzem, kurczę, tutaj zahamował, wam powiem. I okej, pracownik już z kultywatorem będzie. A dostaw też drugi, żeby na dwa pola. Od razu niech zasuwają dwóch pracowników. Dobra, ale to czekaj. Aha, tu jest siewnik. Widzę, że też tutaj lubisz jeździć. Ile masz hajsów? 6 tysięcy, niecałe 7. 6 tysięcy, dobra, a czekaj, zobaczmy ile musimy ten... Chyba 15 jest. Znaczy ten większy. 30, a siewnik to jest 60 około, tak, czy nawet nie mówimy teraz. O siewniku to nawet nie mówimy, no. A czekaj, a może byśmy zobaczyli jakaś cena, może taka promocyjna, jak zobacz, to była... Zobacz, coś jest. Pszenica jest za 1202, 1316, 1350. Rzepak jest za 2300, więc to jest sporo. Ale jeszcze poczekamy, no mi się wydaje. Przynajmniej teraz... Wejdzie? W firmie transportowej, 2348. A jęczmienia mamy 6 ton, to mamy go za 1400. 500, to tak, wiem, nie wiem, co ja teraz to zrobiłem, tak. Ale serio, nie wiedziałem, gdzie pojechać. Dobra, to czekaj, może... Poczekaj, bo jeszcze muszę odstawić sobie kombajn, tak nie może być, że on tak... Dobra, czekaj, ja najpierw muszę i tak pojechać tym, poprzyczepę, dobra. Nowym główienkiem no. Naszym. Będziemy coś zaraz działać. No, bo pracownik już skończył. Dobra, nie tutaj, tam chciałem. I tutaj, że tak powiem, najbliższym polem, który będziemy kupywali, to 30, będzie 30, tak, nie? Tak, i powiem ci, że potem 25 maybe i no ten, będzie ten fajnie. Najbliższe, tak, o, że powiem, od siebie takie będziemy promieniowanie raz. Robili. Od strony farmy. To co, będziemy teraz coś sprzedawać? No ja nie wiem, czy byśmy nie sprzedawali tego jęczmienia, bo my być może nam starczyło już na kultywator. Okay. Pszenicy ile mamy, o kurczę. Dobra, to ja biorę jęczmin. No pszenicy ja biorę jęczmin. Sporo. Znaczy nie, ja biorę jęczmin już na tym będę miał, na przyczepie, więc nie bierz. Ale to i tak będzie prawie cała przyczepa. Ile tam masz na tej przyczepie? 2 tony. To i tak nie zmierzysz, to i tak byśmy musieli na dwa razy jechać. Aha, no dobra, no to poczekaj, bierz. Teraz tak o, jęczmin. Młyn wiatrowy, coś mi się wydaje. Nie, elewator chyba. Chwila. 1400 coś było.
Jęczmień, jęczmień, elewator. Tak, sorki. Elewator. A elewator jest tam, okej. Okay. No to dosyć często odwiedzana miejscowa. Miejscówka. Przez nas bynajmniej. Nie ma już jęczmienia. No powiedziałeś. Powiedziałem ci tak, o, i tak byśmy musieli pychać, no. A, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, no, za to pszenic jest dużo, albo rzepaku, to... wiesz? Niepotrzebnie jechałem, że tak powiem, do surowców, ale dobra. Od przybytku głowa nie boli, zawsze troszeczkę się kasy narobi, no. Więcej roboty, ale... Tutaj żeśmy nie przyszli odpoczywać, jak to powiedział kiedyś Bohun do nas. Wy tutaj nie przyszliście odpoczywać, tylko pracować, tak? Kurczę, jak mnie tam wziął w obroty, ty to żeś tam dużo nie grał, tylko z nami byłeś duszą towarzystwa na Skype'ie, ale no, co ja tam musiałem robić, i dałeś takie pipiduby maszyny, że jeśli wujek pozdrawia, jeśli, no, nie, kur, nie pozdrawiasz, jeśli wujek to oglądasz, co wątpię, tak czy jak, ale jakbyś oglądał, to nie licz na to, że będzie powtórka. Kolejnym razem my cię zaprosimy. A, inaczej? Kolejnym, właśnie my go zaprosimy. My cię zaprosimy na serwer dedykowany. I tak ci normalnie, my będziemy takimi, wiesz, kultywatorami 6-metrowymi i tak dalej, i tak dalej. A tobie damy trójkę. A ty będziesz kultywatorem. No. Także jeśli ktoś jest, powiedzmy, widzem naszym i wujka, to może też dać odnosić do tego filmu. Tylko nie spamić mu tam, nie spamić. A w sumie nie róbcie nic. No. Jak się ma dojść, to się dowie, a koleś kumaty, także na pewno się dowie. Dobra. Ile masz Preja kasiency? Ciebie, a to są osobne konta zrobione? Ja mam 13700. To ja mam, no i sprzedam Cultivator i powinno być... Jeszcze jedną tą pszenicę przyczepę. Tylko powiedz mi od razu... Weź, trzymaj i ile masz aktualnie? 22 niecałe. Ale jakbyśmy sprzedali, to byśmy... Gdzieś tak z 5 może. Garaż, za sprzedaż tego kultywatora mamy 4-5 tysięcy. No to nie starczy. Normalnie, no to sprzedaj jeszcze. Wszystko tyle mamy? Pszenica, dobra. Teraz powiedz mi, gdzie pszenicy się opłaca. Biuro spedycyjne, elewator zbożowy i młyn wiatrowy. Teraz pytanie, gdzie jest młyn wiatrowy? Teraz to zobaczę. A co jest taka tam sama? 40 tam młyn wiatrowy. Nie opłaca się, to jest zupełnie... Czekaj, pszenica, tak? Tak, to jest różnica pszenica. 40 za tonę, ale dwa razy taka droga. Jest elewator zbożowy i młyn wiatrowy. Dwie placówki, gdzie przyjmują za dobrą cenę. A elewator, a młyn wiatrowy jest tam, no... Ja już wziąłem, jadę do elewatoru, znam drogę. Dobra, ja zostawię tutaj tą przyczepę i polecę sprzedać ten kultywator i od razu wezmę ten nowy, jak coś. No i teraz już będą teraz już kultywatory będą, chłop. No i teraz 60 tysięcy jeszcze uzbierasz na tego, nie? Ale to szybko pójdzie. Dobra, czekaj, wezmę tego większego dojca, tego sobie gdzieś tutaj zaparkujemy na trawce, bo tym malutką pipigówką to ja nie wiem, czy ja dojadę. Znaczy to szybko by poszło, jeśli by naprawdę na opartego poszedł na drewno. No to jedno drzewko... Tak, ale wydaje mi się, że to się mija z celem. Przynajmniej dopóki jeszcze tak tym nie siedzimy, to raczej nas będzie teraz ziemia utrzymywać i kury. No, dokładnie. Aczkolwiek wiadomo, aczkolwiek najpierw do owieczek to i tak jasne, to trzeba sprzęt. I kosiarkę, ludu, przecież ty... A mamy, jest w ogóle coś takiego jak mini kosiarka? Zobacz. No. Kosiarka jest zwykła taka na jedną stronę. Ale taki ten samochód, taki odkurzacz, co my to żeśmy nazywali. No właśnie wiem, szukam i nigdzie tego nie widzę, szczerze mówiąc. Także tak. To czekajcie, ja teraz polecę jeszcze porozsiewacz nawozu, jeszcze raz opryskamy pola wszystkie przed siewem i powinno być gites. Tutaj jest fajna ta rezydencja tą dróżką. Jak się jedzie, o kurczę, i dobra, okej, ogarnął maszynę, uspokoił. I to jest Światek, no zostawił tak ni w 5, ni w 10 kombajn. Zobacz go. A ja elegancko, nikomu nie zawadza. O kurczę. Co ja teraz robiłem? Skąd ten zacierz, baby?
Nie mamy uciętych. Herbata ci wystygła. Automatyczne do tego, do tak, światek. Tam 10 tysięcy, ale do tego trzeba. Znamy ten ból. A przyczepa sama się nie kupi. Najtańsza. Przypominamy, że gramy na poziomie łatwym. Jak widać, nie jest do końca łatwy. No. Ale jest ciekawy. Jak każdy jasne. W naszym wykonaniu to nawet Super Mario. Może ten trzeci taki nie do końca, ale mimo wszystko końcówka była, więc to się wyrównuje taki na pół ciekawy był. Czekajcie, bo teraz troszeczkę źle to... A, dobra to. Wyrób! A, ale wyrobił tuż przed murkiem, by się wpierdzielił, ale nie dał rady. Nie dał rady. I tak, widzicie, moja zmiana się kończy za niedługo, jeszcze jeden odcinek. Światka się zacznie. Łapki pójdą oczywiście automatycznie w dół. Aczkolwiek ostatnio, no mówiłem już, Światka chwalił, poprawił, że tak powiem, jakoś audio, bynajmniej. Bynajmniej, takie miałem odczucia, porównując odcinki z 13 do tych pierwszych 4 z 15. Także nie wiem, co tam za czary zrobiłeś, ale lepiej jest słuchać. Give me money! Nie. Nie. No! Dawaj, kator cię kupić. Food Q! Czekaj, bo tu jest pisze napisane. W ogóle tego wymagana moc. Przy tych maszynach jest napisane... No ale jak mamy ten sam kultywator, tak to wiadomo. Ja wiem. Ale na przykład teoretycznie ten nasz ciągnik, ten Deutz się nie spisuje. Teoretycznie, ale się spisuje. Dobra, kupić drugi ten sam kultywator? Tak. Proszę bardzo. Spisywać dopiero by się spisywał. To jest wszystko teoria, światuś, no. Lamborghini dopiero za 200 tysięcy. Propos Lamborghini. Ty pobrałeś ten z modów Lamborghini? Ten, co mogliśmy pobrać dzięki kupieniu kolekcjonerki? Nie. A ja pobrałem, ale jeszcze nie kupiłem, nie widziałem, nie wiem, jak to wygląda. No jedź! Kurczę, no. Jakoś tam za bardzo. Jaki czyściutki ten kultywator. Najczystsze, co u nas jest normalnie na farmie, to teraz kultywator. Dopóki w pole nie ruszy. No, pomijam oczywiście kresier, nie? A co to? No, tak. Aha, nie? No. Najczystsza myjka na świecie. I patrzcie, bez mapy dojadę teraz na pole 38, bo znam drogę. No teraz to najbliższe okolice. Teraz to już wiem. Aczkolwiek powiem ci, że pod tą górkę tutaj, jak się jedzie od sklepu do farmy, no to ciężko, średnio daje sobie ten Deutz radę. No ciągnąć taką maszynę to i owszem, no ale wiedziesz, 3 na godzinę, ale wiedziesz. 20. O, proszę. Chyba minus. No dobra, teraz 15. No i chyba mniej nie będzie. Także panie kolego, jeszcze minuta, więc ja zaraz będę podsumowywał w czasie, jak będę też rozsiewał. I będzie chyba finito. Czekajcie, tutaj nie w tą stronę, tylko tak osi ustawimy. Pole jest tam na długość. Czy kultywować to jedno pole? Dobra. A ty tam co ty tam rozsiewam, wiesz, kończę, znaczy dopiero zacząłem, ale 38 tutaj nawozu robię, nie? A, nawozu, dobra. Także proszę... Tutaj nawoziłeś. Tak, wszystko już, tamte dwa, tak. Teraz robię to trzecie. Dobra, ja teraz ten najczystszy kultywator stawiam na polu numer 29. Dobra, Satusz, to ja teraz podsumowywać będę. To mnie wchodź słowo. To proszę ja was teraz, Tinderden, wielkopom na chwilę, koniec odcinka 7 chyba. Także no, w tym odcinku co? No sprzedaliśmy, skończyliśmy, no, od początku. Skończyliśmy kosić zboża, czytaj jęczmień, pszenica, rzepak.
Później co? No żeśmy sprzedali oczywiście te zboża, kupiliśmy... Znaczy najpierw sprzedaliśmy stary kultywator, potem żeśmy kupili nowy kultywator. Mam teraz dwa takie same kultywatory, więc teraz będzie szybsze użyźnianie ziemi, że tak powiem. No i w kolejnym odcinku na pewno mogę wam zagwarantować, na koniec odcinka 8 będzie mycie standardowo maszyn, tak jak dla nas nasza umowa. No, czyli jeszcze nie takie standardowe. Jeszcze nie standardowe, ale wbijam się w ten schemat. I w sumie chyba tyle. No, ja teraz dokańczam rozsiewać narzutnik. Ale nawóz. Tak ogólnie mówiąc, nie? Jakbyśmy chcieli zrobić teoretycznie sezon tak jak zawsze, czyli te 30-40 odcinków długościowo wychodzi, że tak powiem, to tak naprawdę zrobilibyśmy to w ciągu 2 miesięcy? No jakby tak usiadł. No ale to i tak pewnie będzie trwał. To będzie trwał. To ten sezon będzie trwał. Jak najdłużej. Tak z 60 dobijemy do 100. Kurczę, najdłuższy sezon. Chłopie, wiesz co to by było, jakby sezon miał 100 odcinków? Jezu, chyba nie ma czegoś takiego na YouTubie. Nie wiem, czy są do 30, do 30. Znaczy, pomijam oczywiście przede wszystkim główną serię, którą znam, taką powyżej tylu odcinków. Pomijam... nie, mówię teraz o LS-ie, także Minecraftem tutaj granie w pierniczej. LS-a to nie, LS-a nie. Także dobrze, kończymy Światuś. Czekaj, bo tu omijak, aby od razu robił na samym. Dobra, to kończymy. Także no znowu się, że tak powiem, żegnamy. Chociaż nie żegnam się na odległość. Ostatnio to tak w miarę było. Ale dzisiaj się przywitaliśmy na odległość, żegnam się na odległość. No i w kolejnym odcinku... No odejdź, to się będę żegnał. Znowu praca. No to chodź tu. O, jest Światek. No, teleportował się niczym Harry Potter z peleryny niewidki. Także co, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zostawiliście już tych lajków normalnie multum. Także macie w tym interes. Światuś za niedługo będzie nagrał swoją serię, czyli kolejny odcinek możliwy godzinny, a raczej to jest pewna rzecz, mi się wydaje. Z waszą aktywnością ale ostatnio. Mam nadzieję, bo jeszcze ani jednego twojego pierwszego. No nie, nie było, ale czytam w czarno. Także co, żegna się z wami Józek oraz Klemens, czyli Cytrus i... czyli Światek i Cytrus. Siemaneczko. Cytrus i Cytrus. Tak. Siemaneczko. Pa, pa! Mario!